Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie panią redaktor i państwa. Panie pośle, czy będzie pan głosował za przedłużeniem stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej? Tak, tak, będę głosował i będę popierał tę inicjatywę. Pana koledzy z Solidarnej Polski również, nikt nie ma wątpliwości, wszyscy są za? Tego nie wiem, ale byłbym zaskoczony, gdyby nie głosowali za tym. Przy wszystkich różnych dyskusjach, wątpliwościach uważam, że to jest decyzja rozsądna. A przy jakich wątpliwościach i dlaczego rozsądna? Wątpliwości są dlatego, że bardzo żałuję, że jako Polacy, użyję tego słowa, jako klasa polityczna nie potrafimy w sprawie elementarnej, najważniejszej zresztą sprawie, w sprawie bezpieczeństwa, mówić jednym głosem w odróżnieniu od innych nacji. To jest bardzo zła sytuacja i bardzo zła wróżba na przyszłość. Czyli gdyby opozycja i władza mówiły jednym głosem w sprawie tego, co się dzieje na granicy, to wtedy nie byłby według pana konieczny stan wojenny? Przepraszam, myślę, że byłoby inaczej w Polsce i na granicy, i byłoby inaczej w Unii Europejskiej, inaczej byłoby też w Turowie. Wydaje mi się, że niestety, nie wiem na czym to polega, ale to jest bardzo przykre, że w sprawach dotyczących wszelkich zagadnień zewnętrznych spory powinniśmy załatwiać dyskretnie albo przy wyborach, natomiast powinniśmy jednak mówić jednym głosem. Jest to rozgrywane w Brukseli, jest to rozgrywane w Mińsku. Czyli właściwie jest winą opozycji to, że został ten stan wyjątkowy wprowadzony? Tak to tego nie powiedziałem, że jest winą, bo to nie poprawia atmosfery. Mam żal i jestem rozczarowany. Natomiast szukanie winnych to droga do eskalacji jeszcze sporu i konfliktu wewnętrznego. No niekoniecznie, bo też, żeby wiedzieć, co jest złego, to też trzeba ustalić, kto czym zawinił. Nie, tu bardziej chodzi o zasadę, a nie nawet o rację. Uważam, że bezpieczeństwo, a jako społeczeństwo, jako naród, jako państwo mamy doświadczenia fatalne z przeszłości. I zawsze w obliczu zagrożeń Polacy się jednoczyli. Jest dzisiaj inaczej. Jest pokój, co prawda, ale to przykre. Ja nie jestem historykiem, ale ta elementarna wiedza historyczna nie pozostawia złudzeń, że to jest fatalna sytuacja. Jak wiemy, można przedłużyć stan wyjątkowy jedynie o 60 dni. Czy w związku z tym MSWiA oraz Ministerstwo Obrony Narodowej powinny postawić Straży Granicznej i wojsku konkretne zadania i cele, to co się powinno wydarzyć w ciągu tych kolejnych 2 miesięcy, bo właściwie co się do tej pory, w czym ułatwił ten stan wyjątkowy? Mnie bardzo przede wszystkim wiemy. Pani redaktor, przede wszystkim uważam, że ja się trzymam starych praw i starych przysłów. Na zimne się dmucha. Uważam, że ten stan wojenny na pewno nie pogorszył, poprawił sytuację. Wyjątkowy o tyle, stan. Że ten stan wyjątkowy udaremnił szokujące, niesamowite widowiska na granicy polskiej. I to jest też związane z tym, co mówiłem przed chwilą. Gdyby odpowiedzialność była ważniejsza niż własne korzyści polityczne czy spory, myślę, że nie byłoby takiej sytuacji. Natomiast pytanie trudniejsze jest, co będzie za 60 dni. To są pytania bardzo trudne. Ja myślę, że nie możemy tego stanu wyjątkowego, jak sądzę, w nieskończoność przedłużać, ale jest to czas, bezcenny czas. No nie ma nawet takiego prawa, żeby w nieskończoność przedłużać. Tak, tak, tak. Ale myślę, że są granice, nawet w jakimś szaleństwie. No, mówi się, że szaleństwo nie ma granic, ale ja myślę, że przychodzi refleksja, przychodzi opamiętanie. Jest to czas na próbę porozumienia wewnątrz naszego kraju, wzmocnienia pewnych mechanizmów. To jest bardzo trudny temat. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi. Ale pan coś ma na myśli konkretnego, panie pośle? Coś konkretnego, wzmocnienia pewnych mechanizmów. Coś konkretnego pan ma na myśli? Chodzi o to, żeby opozycja powiedziała, nie, my się odsuwamy od tej granicy, my tam nie będziemy jeździć z żadnymi torbami, z żadnymi inicjatywami pomocy nieuzgodnionej. Tak o to chodzi? Pani redaktor, proszę nie oczekiwać ode mnie wiedzy specjalistycznej. Natomiast na zdrowy rozum uważam, że utrzymanie przy takiej eskalacji, przy takim napięciu, przy działaniu z poparciem rządu białoruskiego, szczelności granicy jest zadaniem bardzo trudnym, nawet dla dużej grupy żołnierzy.
Te zasieki, te płoty, to wszystko jest, jak widać, niedoskonałe, bo co chwilę słyszymy, że jednak się pojawiają na terenie naszym osoby, które potrafią to sforsować. Wydaje mi się, że ten wysiłek, również współpraca i uczenie się na przykładzie Litwy, Łotwy, jak zrobić, żeby granica była maksymalnie szczelna, bo wtedy i dramatów mniej, i sporów mniej, i stan wyjątkowy, jego sens i znaczenie będzie mniejsze, prawda? A proszę mi powiedzieć, jak pan, znany od lat ze swojej empatii, pogodziłby konieczność obrony polskich granic przed zalewem migrantów z chrześcijańskim obowiązkiem niesienia pomocy potrzebujących? Wbrew pozorom, muszę powiedzieć, nie mam jakichś wielkich z tym problemów. A dlaczego? Dlatego, że powołując się na Ewangelię i Pismo Święte, ci, którzy tak najbardziej się na to powołują, zachęcam do starannej lektury. I dla mnie, jako chrześcijanina, najważniejszy jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi, kiedy chyba święty Paweł prosi Boga o mądre oczy serca, o roztropne serce. Serce jest kluczem i najważniejszą rzeczą w życiu. Sercem się trzeba kierować, ale trzeba myśleć. I uważam, jest takie powiedzenie bardzo ciekawe, ono kiedyś padło w mojej historii politycznej przed laty, w bardzo szczególnych okolicznościach, ale warto je przytoczyć. Mianowicie miłość, siła pozbawiona miłości prowadzi do przemocy, okrucieństwa. Ale jest druga część tego powiedzenia. Panie, przepraszam. Że już kończę. Że miłość pozbawiona siły i zdecydowania prowadzi do bezradności. Dobrze, ale konkretnie, to bardzo pięknie brzmi, ale co można zrobić? No dobra, ale co można zrobić? No panie pośle, pięknie brzmi. Może pan tu cytować, przytaczać różne mądrości? To nie chodzi o piękno cytatów, tylko chodzi o naukę płynącą. Pani redaktor, to jest to samo, co ojciec wobec dzieci ma być. Tak samo państwo wobec cudzoziemców. Musimy być wymagający, musimy być zdecydowani i nie możemy ulegać taniej, sentymentalnej i bardzo uwodzicielskiej pokusie, bo za tym kroi jeszcze większe nieszczęście. Na pytanie, co zrobimy, jeżeli będzie 3000 ludzi na granicy, nikt nie odpowiada. Wszyscy się użalają nad 30. Jedno życie ludzkie jest najważniejsze i przecież nikt z nas nie jest człowiekiem bez serca, o co pani zagadnęła. No właśnie, bo wiemy, że tam umierają ludzie z różnych przyczyn, z wycieńczenia, także z powodu innych chorób, które prawdopodobnie mieli. Więc co, my mamy po prostu, nie wiem, świeczkę zapalić, taką symboliczną wirżynę? Redaktor, przede wszystkim w takich sprawach ostrożnie i delikatnie i precyzyjnie. Tam umierają ludzie. Jeżeli umierają ludzie za granicą, za tym paskiem granicznym, to umierają na Białorusi. W Polsce, na naszej ziemi, jeżeli znajdzie pracownik czy obywatel kogoś, kto umiera, pomagamy. My nie jesteśmy krajem ludzi bez serca, żeby było jasne. Ani pani, ani ja, ani słuchacze. Panie pośle, dzisiaj... Czy coś się zmieniło? Mam nadzieję, że nie. Sejm miał się zająć zmianami w podatkach w ramach Polskiego Ładu. Tak to aktualne? Dziś się zajmie? Jestem w Komisji Finansów Publicznych. No z niesłabnącą uwagą śledzę niezwykłą historię Polskiego Ładu, bo to jest naprawdę ogromne zamierzenie. To taka jak James Bond prawie, ta historia Polskiego Ładu, tak? Pan mówi, taka niezwykła. Jest niezwykła, bo ja byłem przez 20 lat karmiony jednak w polskim parlamencie i w rzeczywistości polskiej skrajną ideologią liberalną. Od kilku lat to się zmieniło, a Polski Ład jest kolejnym bardzo poważnym krokiem, który w sposób ogromny, rewelacyjny i rewolucyjny zmienia to. Ale w jaki sposób rewolucyjny, rewelacyjny? Czy on rzeczywiście te niesprawiedliwości może nie niweluje, ale poprawia coś w tym względzie w sposób istotny? Już mówię. Najlepiej na przykładzie to podać. Jest w polskiej rzeczywistości, było do tej chwili, ma to się zmienić, taki prosty przykład. Składki zdrowotne, składki ZUS-owskie płacimy według różnych systemów. Było i jest wstydem, że osoba, która zarabia kilka tysięcy złotych, płaci taką samą składkę zdrowotną, jak osoba, która prowadzi działalność i ma milion dochodu. Zgodzi się pani i państwo, że to jest rzecz i nikt tego nie był w stanie zrobić. Ani SLD, ani Platforma, ani my jak rządziliśmy. Natomiast dzisiaj, na skutek refleksji i zmian, kwota wolna od podatku, przecież to były śmiechy, 3000, 2700, 2800, niezmieniana od kilkunastu lat, robimy 30 tysięcy. To są Czyli zmiany pan jest ogromne, a przede wszystkim... entuzjastą tych zmian, tak? Pani redaktor, pani spytała przed chwilą o empatię, o serce wobec cudzoziemców. Miejmy trochę serca i empatii wobec własnych obywateli.
ludzi wszystkich. Pytałam o empatię. Nie wszystkich, panie redaktor, wszystkich, to się pięknie mówi. Jak pani powiedziała, pięknie się mówi. Przede wszystkim o najsłabszych. O tych, którzy mają najtrudniej. I Polski Ład jest dla nich przede wszystkim adresowany. Panie pośle, ale czy to nie jest tak, że władza w szerokim znaczeniu sięgnie nie tylko do tych głębokich kieszeni, ale nawet do tych kieszeni, że tak powiem, przeciętnych obywateli, żeby pomóc tym no, najbiedniejszym. Może to jest tak, słuszne, ale czy tak być powinno? Czy to jest nieuniknione? Żeby pani również redaktor, ci osoby, które zarabiają przeciętnie, no troszkę stracą, jak pan wie. Nie mamy czasu, bo audycja się kończy. Powiem pani, że niesamowicie pasjonujący jest spór, co to znaczy przeciętne? Co to znaczy klasa średnia? Pani redaktor, niech powie, co to jest klasa średnia. Proszę pani, bo jak ja słyszę w niektórych gazetach liberalnych i jak słyszę od opozycji, że osoba, która ma 1 000 000 złotych, to jest klasa średnia. Ale ja nie mówię o osobach, które mają 1 000 000 złotych i o tych wszystkich wyliczeniach, które pokazały, że osoby, które nie zarabiają 10 tysięcy, tylko zarabiają kilka tysięcy, nie zyskają. No właśnie, nie zyskają 8, na tym. 8 tysięcy. Stracą troszkę, 8 tysięcy. Niewiele, ale stracą, tak? Nie ma ten krótki czas, bo niestety płacimy cenę wysoką jako rządzący za niewiedzę, niestety i słabą informację. Otóż chcę pani powiedzieć w Radiu w Trójce, w Radiu w Polskim Radiu, że polska mediana dochodu wynosi 4800 brutto. To znaczy, że połowę obywateli naszego państwa zarabia 4000 i mniej. I mniej. I w tej chwili to, co my proponujemy, a więc średnia klasa, to jest klasa między tym 4800, czyli średnią, tą średnią wartością, a podwójną średnią krajową. Pani redaktor, osoba, która ma 10 tysięcy, to jest niestety w Polsce naprawdę rzadkość. Proszę to zrozumieć i proszę to przyjąć. I my kierujemy Polski Ład przede wszystkim do najsłabszych. A oburzenie tych, którzy mają dobrze i mają bardzo dobrze, przede wszystkim idziemy w kierunku Europy. To jest ciekawostka. My Polskim Ładem przybliżamy Polskę do standardów europejskich. A jeśli chodzi o, właśnie jak pan powiedział, no, to na zakończenie zapytam o spór polskiego rządu z Unią Europejską. Czy pan podpisuje się pod wszystkimi wypowiedziami, postulatami i w ogóle stanowiskiem swojego szefa Zbigniewa Ziobry? Jak wiemy, to stanowisko jest ostre, twarde, inne niż Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam bardziej łagodne spojrzenie, natomiast jestem w Solidarnej Polsce i na szczęście jest to partia, gdzie możemy się różnić, czasami nawet bardzo wyraźnie, i forma i ostrość wypowiedzi to nie jest w moim tonie, bo ja jestem raczej człowiek łagodny. Natomiast istota stanowiska naszego, czyli nasze obawy, które wyraziliśmy, dystansując się od tego, co zostało postanowione w grudniu ubiegłego roku, niestety, w gorzki sposób to powiem, wydaje się potwierdzać. Ale satysfakcji nie mamy z tego żadnej. Wyraźnie mówimy, że Polska wszystkie zobowiązania, które przyjęła na siebie, realizuje. Natomiast nie zgadzamy się, żeby nam narzucać zobowiązania i sprawy, co do których nie daliśmy jako państwo suwerenne nikomu mandatu. A to się niestety dzieje. Czyli Unia jest agresorem, tak jak mówi pan wiceminister Warchoł? To mocne słowo, już powiedziałem jeszcze raz. Retorykę bym raczej zalecał ostrożniejszą, czy mówić o agresji, czy o okupacji, co powiedział kolega Suski. Tego typu języka bym nie stosował, bo jest ogromna różnica między agresją czy okupacją, a tym, co było w historii. Musimy bardzo uważać na formę, format, jakiej mówimy, co mówimy, ale najważniejsze czasami jest, jak mówimy. Ale mówię tutaj, kamienna... I najważniejsze jest, żeby skończyć o czasie. I kamienny spokój. I ważne jest też, żeby skończyć o czasie, co mi się niestety nie udało. Ale dziękuję bardzo. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Beata Michniewicz.